I oczywiście jako widzowie z tej strony Kebus, tak jak widzicie na ekranie, postanowiłem, ponieważ po tytule postanowiłem, że sobie od rana tutaj wrócimy do tych czasów w Sztokholmu, zobaczymy jak tam Sztokholm się trzyma. Także lecimy sobie oczywiście, że jakieś pytania lub po prostu chcecie z kimś podyskutować, zapraszam serdecznie na Discorda. Tam się zawsze coś ciekawego dzieje. Generalnie lecimy sobie, oczywiście mamy pacze, które są które są czymś rzeczywiście ciekawym, jeżeli chodzi o Sztokholm, ale do nich sobie wydaje mi się, że przejdziemy na końcu. Zobaczymy na początku jak się trzyma Maus, to jest myślę, że dosyć ciekawa rzecz. Generalnie Maus trzyma się całkiem nieźle. Oprócz oczywiście tego piku co był, jakaś tam lekka tendencja wzrostowa na Maus jest odnotowywalna, także fajnie się to prezentuje. O dziwo Big nie spadł tak bardzo. I gdy tam gdzieś mówiłem, że to jest ok inwestycja, rzeczywiście można było go kupić chyba nawet za 8 groszy, także w sumie, w sumie spoko, w sumie spoko, jeżeli ktoś kupował hurtowo, no to na pewno, na pewno fajnie na tym wyszedł. Entryopic gdzieś tam w okolicach złotóweczki cały czas, cały czas oscyluje, no generalnie, generalnie się trzyma. E, dobra, lecimy dalej. Pozwólcie, że nie będę sprawdzał tych no-name'owych e, autografów i naklejek, e, bo one, myślę, że nas średnio obchodzą. E, Astralis też nie będę sprawdzał. E, generalnie e, jest to taki po prostu przegląd, wszystko co i jak się trzyma. Myślę, że najciekawszą rzeczą z całego Sztokholmu były oczywiście naszywki, e, dlatego że po prostu, e, no później Zresztą co z autopsji już wiemy, nie występowały. Także może sobie wpiszmy na szywka. Wpiszmy sobie tą naszywkę. I rzeczywiście sprawdźmy jak to jak to wygląda. Dobra. Mamy furię. OK. Jest jakaś tam furia. Dobra. Co, co w ogóle generalnie sprawdzam, po prostu coś, coś co, co tutaj może być ciekawe. E, Entryopic, ok. Z tego co widziałem, to tailu właśnie fajnie poleciało, dlatego przy tailu zaczęliśmy ten odcinek na naklejce, ale zaraz sobie do niej przejdziemy. E, chciałbym właśnie ją znaleźć, bo tailu. O, mamy tailu. E, no i tak jak widzimy, mocno poleciało w górę. Chyba jest to po prostu spowodowane tym, że nie wystąpią e, na. Na Rio. Nie jestem pewien, szczerze, nie, nie oglądałem. Także tutaj nie bierzcie tego zapewnik, ale myślę, że to może być przyczyną. No i oczywiście, mouse, naszywka złota, tutaj. Tutaj, oczywiście, bardzo fajnie, cenowo to się prezentuje, ale generalnie jest tam gdzieś okres stagnacyjny. Jeszcze chcę zobaczyć tailu na złocie. Jak to. Oha, tutaj zadyszkę sobie ktoś sprzedał. Okej, okay. wpiszemy sobie jeszcze samo tailu, bo tutaj, właśnie, to też chciałem Wam pokazać, że. Zwykłe tailu również sobie ładnie podskoczyło, także sobie je wpiszemy. No i tailu e, Sztokholm, proszę bardzo. Tutaj również mamy fajny wzrościk. O, no i myślicie moje kichnięcie. E, generalnie e, tutaj fajny wzrościk na tailu, także to też polecam sobie zerknąć. Jeżeli ktoś ma tailu, e, być może warto sprzedać teraz i potem jeszcze zreinwestować. E, to się wydaje całkiem sensowną opcją. Także to by było na tyle. E, dzięki za oglądanie, trzymajcie się widzowie i cześć!